Po Mistrzostwach Świata nie miał pan zbyt wiele czasu na odpoczynek. Odczuwa pan jeszcze trudy tego turnieju? Myślę, że bardziej tego okresu po turnieju, chwilowo, tych 4 dni wolnego, z których myślę nie było za dużo w nich odpoczynku. Ale taka jest nasza praca. Myślę, że każdy tutaj z radością przyjechał i chciał też pograć, pomóc. Wiadomo, że za tydzień jest liga, także musimy już grać. Musimy się zgrywać z rozgrywającymi. Fabiana jeszcze przez chwilę z nami nie będzie, także musimy z Lukasem sobie przypomnieć jeszcze zeszły sezon. Myślę, że nie wyglądało to tak źle jak na pierwsze nasze takie wspólne granie. No, mam jeszcze tydzień spokojny do przetrenowania i myślę, że na Lublin będziemy gotowi. Mieliście 4 dni walnego, znaleźliście w tym okresie czas na świętowanie mistrzostwa? Tak, no na pewno trochę poświętowaliśmy, bo było po czym, także myślę, że każdy trochę poświętował, ale teraz to już trzeba się skupić na pracy w klubie, żeby cały czas robić postępy i żeby w następnych turniejach dla reprezentacji też osiągnąć jakiś sukces. Paru tych mistrzów świata w Rzeszowie macie, koledzy zgotowali wam jakieś specjalne powitanie? Nie, no jeszcze nic takiego nie było, bo dopiero wczoraj byłem na pierwszych zajęciach, czy przedwczoraj, także jeszcze nie było jakby czasu. Nie wiadomo, może nic nie będzie, ale myślę, że najważniejsze są takie uścisk dłoni i szczere gratulacje, bo każdy się z tego cieszy i też się cieszymy, że jest nas aż tylu w Rzeszowie. Wspomniał pan o ciągłym robieniu postępów. Mariusz Wlazły zakończył karierę reprezentacyjną, jako swojego następcę wskazał właśnie pana. Jest pan gotowy na to? No, po prostu tak powiedział, a czy ja będę jego następcą, to zobaczymy po tym sezonie. Najpierw trzeba zagrać dobry sezon w klubie, później pojechać na reprezentację i tam sobie wszystko wywalczyć i wtedy będziemy mogli mówić o jakimś następstwie. To, że Mariusz, bardzo miło z jego strony, że tak powiedział, ale to myślę, że Stefan odgórnie nikomu nie da roli ani pierwszego, ani drugiego atakującego, czy na każdej innej pozycji, także będzie nowa karta, nowa kadra, bo paru już przecież chłopaków zrezygnowało, także zobaczymy, jak to będzie. Trener Routinga mówił parę dni temu, gdy z nim rozmawiałem, że musi troszkę się ukrywać na ulicy, bo wszyscy go rozpoznają, chcą brać autografy, robić sobie zdjęcia z wami, jest podobnie? Myślę, że tak. No, myślę, że jak gdzieś chcemy się przejść teraz na kolację, to spokojnie jednak tej kolacji nie zjemy, ale to myślę, jest miłe i trzeba to zaakceptować, cieszyć się, porozdawać autografy, zrobić sobie zdjęcia i cieszyć się z wszystkimi ludźmi z tego sukcesu.